Szanowni Państwo, obchodzimy dzisiaj Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Serdecznie witam wszystkich w imieniu głównego organizatora, księdza Marka Pieńkowskiego z Jarosławskiego Opactwa oraz Jarosławski Klub Gazety Polskiej. Księże Marku, cieszymy się, że ksiądz jest tutaj z nami. Chciałbym Państwu również przedstawić członka Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego, który również uczestniczył w rajdzie Żołnierzy Wyklętych. Witam Cię, Tadek. Chylimy czoła. W tym budynku, przed którym stoimy, w latach powojennych mieścił się Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Jarosławiu. Była to jedna z wielu takich katowni rozsianych wówczas po całym kraju. Komunistyczni siepacze z UB tropili, chwytali, więzili i zabijali bojowników podziemia niepodległościowego, zwanych dzisiaj żołnierzami wyklętymi. Żołnierze wyklęci, określenie żołnierzy podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, stawiających opór sowietyzacji Polski i podporządkowania jej ZSSR w latach 40. XX wieku. Żołnierze wyklęci nieraz jednak znacznie dłużej prowadzili beznadziejną walkę, przeciwstawiając się komunistycznemu zniewoleniu Polski. Ostatni z nich, sierżant Józef Franczak, zginął 21 października 1963 roku na Lubelszczyźnie podczas obławy w walce z grupą operacyjną ZOMO i jeszcze UB. Propaganda komunistyczna odsądzała ich od czci i wiary, ich obrońców niepodległości Polski, nazywając ich bandytami. Pierwsze obławy na żołnierzy wyklętych na naszym terenie zaczęły się niedługo po wkroczeniu Armii Czerwonej w 1944 roku. Już w październiku tego roku w starciu z ubekami zginęli jarosławscy akowcy Tadeusz Bernatowicz, Eugeniusz Czajło, Marian Różycki i Andrzej Wachałowicz. Akowcy schwytani przez UB w Jarosławiu przechodzili brutalne śledztwa. W sumie, zdaniem Jana Żaryna, ponad 20 tysięcy żołnierzy wyklętych zginęło bądź zostało zamordowanych skrytobójczo lub w więzieniach NKWD i ubeckich. Część wywieziono na wschód, wielu skazano na kary pozbawienia wolności. Byli to żołnierze Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, Narodowej Organizacji Wojskowej, Organizacji Wolność i Niezawisłość oraz innych mniejszych formacji. Niektóre inne źródła podają, że ten zryw niepodległościowy przeciw okupantowi sowieckiemu ze wschodu kosztował nas od 50 czy nawet do 100 tysięcy istnień ludzkich. Przytoczę tu rozkaz pułkownika Tadeusza Danielewicza, związanego z Jarosławiem, o którym otworzymy dzisiaj wystawę w Jarosławskim Opactwie. Jest to rozkaz 22 lipca 1945 roku. Rozwój działań wojennych przyniósł nam po okupacji niemieckiej drugą okupację sowiecką. Walka narodu polskiego o elementarne prawa bytu i rozwoju trwa nadal. Będzie ona ciężka i długa. Musi być prowadzona jak najskuteczniej i z najmniejszymi dla narodu stratami. Walka obecna będzie przede wszystkim walką polityczną. Będzie się toczyć o to, co stanowi istotę narodu.
o kulturę, religię, tradycję i niezawisłość myśli i ducha polskiego. Będzie to walka z komunizmem i wpływami wschodu. Walczyć będziemy o każdą komórkę społeczną, wychowawczą, a w szczególności o duszę młodego pokolenia. W walce tej wszyscy musicie wziąć pełny udział. Czy słowa tego rozkazu nie odnoszą się również do obecnych czasów? Bardzo często bohaterscy żołnierze wyklęci ratowali życie osobom prześladowanym przez Niemców, którzy po ustanowieniu agenturalnego rządu z Moskwy, awansując na szefów UB, osobiście torturowali ich i zabijali strzałem w tył głowy. Mówię teraz do ludzi młodych. Pamiętajmy o nich, o żołnierzach wyklętych, o waszych rówieśnikach, bo prawie zawsze byli to ludzie młodzi, w waszym wieku, którzy potrafili złożyć swoje życie na ołtarzu ukochanej ojczyzny Polski. Świetna publicystka patriotyczna Iza Moszczyńska 100 lat temu, w 1911 roku napisała: kto karb do ziemi zgina, nie ma prawa dziwić się, że po nim depczą. Jest nas w świecie ponad 40 milionów. Jesteśmy dużym narodem. Czas, byśmy nauczyli się, jak być narodem silnym. Nie musimy krzyczeć i walić głową w mur. Trzeba jedynie na każdym kroku, gdzie tylko to możliwe, dawać świadectwo naszej historii, bronić naszych korzeni chrześcijańskich, Kościoła i wiary. Zobowiązuje nas dziś do tego ofiara milionów Polaków, którzy za wolność, godność, prawdę, obronę krzyża oddali to, co najcenniejsze – swoje życie. Pomódlmy się teraz za tych, którzy tutaj byli bestialsko katowani, między innymi żołnierz AK Korzeniowski Józef z Muniny i mordowani przez ubeckich oprawców. O przewodnictwo w modlitwie proszę księdza Marka. Pozwolę sobie dodać do tej intencji jeszcze rodzinę. Mianowicie, jeżeli ktoś lądował w tym budynku, to kilka osób pozostających w swoich domach było jednoznacznie napiętnowanych publicznie. Były to matki, byli to mężowie, były to dzieci. One już jakby nie miały spokojnego miejsca. Trudno było im się dostać do dobrej szkoły, znaleźć jakąś lepszą pracę. Dodajmy do tych wszystkich tutaj po kilka kolejnych osób, ale też jako chrześcijanie pomódlmy się za ludzi, którzy tu pracowali, mówiąc w cudzysłowie, za katów i za oprawców. Może się to nam podobać lub nie, ale Pan Bóg tak samo kochał tych, którzy byli tu dręczeni, tak samo kochał tych, którzy ich dręczyli. Jego słońce wschodzi nad dobrymi i nad złymi. Taka jest postawa chrześcijan. I może nawet bardziej trzeba nam się modlić za tych, którzy czynili zło, bo ich los wieczny jest bardziej zagrożony niż tych, którzy doświadczali prześladowania. W tym duchu, jeżeli czujemy się chrześcijanami, podejmijmy modlitwę. Słowa „odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy”, niech będą przewodnikiem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Boże Wszechmogący, polecam miłosierdziu Twojemu duszę poległych żołnierzy naszych, którzy oddali swe życie w obronie drogiej Ojczyzny i którzy przelali krew swoją w obronie nie tylko kraju naszego, ale i w obronie wiary świętej. O Boże, niech ich męczeństwo poniesione w obronie wiary i Ojczyzny uwolni ich duszę od mąk czyśćcowych i wyjedna im wieczną nagrodę w niebie. Błagamy Cię o to przez mękę i śmierć Zbawiciela naszego, przez Jego serce najświętsze dla nas przebite, przez zasługi i przyczynę Jego niepokalanej Matki,
oraz świętych patronów i patronek narodu naszego. Amen. Teraz proszę o złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. Ale najpierw proszę delegację kibiców naszej drużyny piłkarskiej, Jarosławskiego Klubu Sportowego. Teraz proszę następne delegacje. Słowa Stefana kardynała Wyszyńskiego, że zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie to zwycięstwo Matki Najświętszej. Więc proszę, odmówmy teraz 1/10 różańca w ramach krucjaty różańcowej za ojczyznę, do której zachęcam, modląc się z Maryją Królową Polski o nasz naród wierny Bogu, Krzyżowi i Ewangelii.
o wypełnienie jasnogórskich dróg. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Zdrowaś Maryjo, łaskiż pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Teraz jest godzina śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiż pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O przedstawienie historii tego krzyża proszę gospodarza tego miejsca, księdza Marka Pieńkowskiego. Myślę, że wszyscy wiemy, że jarosławskie opactwo podziela losy całego naszego miasta, ale także losy naszego narodu. Tutaj, na tym miejscu powstał Jarosław prawie 2000 lat temu i rozwijał się aż do XIV wieku. Dopiero potem wybudowano nowe miasto, którym jest dzisiejszy ratusz, kamieniczki, kolegiata, a tutaj w opustoszałym miejscu księżna Ostrogska postanowiła sprowadzić benedyktynki, aby jakby stanęły na straży honoru, czci, pamięci tego miejsca. I cokolwiek działo się w Jarosławiu i w Polsce, miało swoje odbicie tutaj. To były koszary austriackie, koszary Wojska Polskiego, koszary Wehrmachtu. Tutaj też przez krótki czas po wojnie przetrzymywano polskich patriotów, akowców. Zapraszam tutaj tą piękną flagę biało-czerwoną. Chodźcie, 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 chodźcie. Naprawdę jesteście wspaniałymi młodymi ludźmi. Potraficie coś zrobić. Coś dobrego was drzemie. A teraz odśpiewamy nasz hymn narodowy. Do hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy, co nam Boża żyje, to odbierzemy. Pastor Dąbrowski, dzień włoskiej Polski, trzeba wspomnieć wszystkich zamordowanych rękami także polskich instytucji i służb pozostających na usługach systemu przyniesionego ze wschodu. Trzeba ich przynajmniej przypomnieć przed Bogiem i historią. Apel poległych i zamordowanych przez komunistów żołnierzy wyklętych. Wzywamy żołnierzy wyklętych, cywilnych i wojskowych przywódców polskiego podziemia. Stańcie do apelu! Cześć ich pamięci! Chwała bohaterom! Wzywamy was, polegli w walce i zamordowani przez komunistów,
żołnierze wyklęci okręgu Kraków, podokręgu Rzeszów. Wzywam żołnierzy AK z Jarosławia, Tadeusza Bernatowicza, Eugeniusza Czajłę, Mariana Różyckiego i Andrzeja Wachałowicza, poległych w październiku 1944 roku w obronie delegata prawowitego rządu Rzeczpospolitej Polskiej. Wzywam cię, Rosalio Surmiak, któraś udzieliła im kwatery i zginęłaś razem z nimi. Stańcie do apelu. Polegli na polu chwały. Cześć ich pamięci. Cześć ich pamięci. Wzywam was, żołnierze z oddziałów AK, Bławata, Bochuna, Dudy, Foksa, Gdowskiego, Groźnego, Nietoperza, Jordana, Kloca, Kostka, Kaszy, Nawróconego, Mewy, Orbitowskiego, Pirata, Podhalanina, Olka, Rysia, Samoobrony AK, Warta, Wilka, oddziałów NZW, Orskiego, Wołyniaka, Edwarda, Huragana, Kudłatego, Radwana, Tarzana, Wrzosa, zabitego wraz z żoną przez agenta UB Jerzego Walina, majora Antoniego Zubryda Zucha, jego żołnierzy poległych i powieszonych na rynku w Sanoku. Stańcie do apelu. Cześć ich pamięci. Cześć ich pamięci. Chwała bohaterom. Wzywam was, lecących 10 kwietnia 2010 roku do Katynia pod przewodnictwem prezydenta Lecha Kaczyńskiego, których odebrano nam w brutalny sposób nad Lasem Smoleńskim. Stańcie do apelu. Cześć ich pamięci. Cześć ich pamięci. Chwała bohaterom. Chwała bohaterom. Niech dobry Bóg wynagrodzi waszą mękę, a pamięć o was zachowają potomni. Chwała bohaterom! Chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! To jest w intencji Solidarnej Polski. Kwiaty składa poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, pan Mieczysław Golba. W tej chwili wiązankę kwiatów składa przedstawiciel Jarosławskiego Klubu Gazety Polskiej. Rozpocznijmy od przeproszenia Pana Boga za nasze grzechy,
Staszkonologa serca Pana Jezusa zamówiła właśnie taką intencję pod przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Czytanie z Księgi Wyjścia. Synowie Izraela rozbili obóz w Refidim, ale lud pragnął tam wody. I dlatego szemrał przeciw Mojżeszowi i mówił: czy po to wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby nas, nasze dzieci i nasze bydło wydać na śmierć z pragnienia? Mojżesz wołał wtedy do Pana i mówił: co mam uczynić z tym ludem? Niewiele brakuje, a ukamienują mnie. Pan odpowiedział Mojżeszowi: wyjdź przed lud i weź kilku ze starszych Izraela ze sobą. Weź rękę, weź laskę w rękę, którą się uderzyłeś, i idź. Chciałbym przybliżyć tę osobę państwu mieszkańcom tego miasta, a zwłaszcza zależało mi, to było moją ideą, żeby to była wystawa dedykowana młodym uczniom, gimnazjalistom, studentom. Tak jak powiedział Jacek Zamojski, przepraszam, przy zakładaniu Akademii Zamojskiej. Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży powali. Więc wydaje mi się, że ta postać powinna być również znana, a zwłaszcza młodym ludziom, mieszkańcom tego miasta. Nie mają się czego wstydzić. Nie przygotowałam specjalnego przemówienia, ani specjalnej jakiejś informacji biograficznej. Moją ideą było również to, aby przedstawiane te dokumenty, które są dokumentami ze zbioru prywatnych, do tej pory nigdy i nigdzie nie upowszechnionymi i nie upublikowanymi. Między innymi ze względu na to, że jeszcze również minęło 50 lat od śmierci pułkownika Tadeusza Rewiewicza, po zaledwie 40 albo aż 40. I żeby te dokumenty prostowały te informacje, które w tej chwili pojawiają się w opracowaniach książkowych, w opracowaniach biograficznych publikowanych w różnych mediach, zwłaszcza elektronicznych, które są czytane i możliwość mają odbioru wielojęzykowego na całym świecie, które to znały, które mają dostęp do dokumentów, które zostały po pułkowniku Tadeuszu Rewiewiczu, żeby po prostu te sprawy wyjaśnić, napisać, jak to było, kiedy naprawdę zdał maturę, że nie w roku 1913, tylko w roku 1905 szkolny, 15 na 16, tak zwaną maturę wojenną zdał, i inne rzeczy, które są no, drobnymi rzeczami. Ja powiem Państwu szczerze, że działalności konspiracyjnej mojego dziadka nie znam, bo nie mogłam znać, bo nawet nie wiedziałam, że mam dziadka, mimo że był i żył, takie były czasy. Myśmy były tak chowane w domu tu w Jarosławiu, gdzie rodzina była, jak się okazało, cały czas, i jeszcze siostry byliśmy inwigilowane, że po prostu rodzice chronili nas przed tym dobrem, któryśmy mogli mieć później w dalszym życiu. Także w domu cały czas funkcjonował jako ciocia Tosia z Anglii. I ja uważam, że to jest też informacja dla historyków, ponieważ historycy podają jego pseudonimy, występował w rozkazach, wydawanych poleceniach, jako człowiek bardzo wysoki w rangi konspiracji krajowej. Najpierw tutaj w Jarosławie, potem w okręgu rzeszowskim, a później na że tak powiem, wymiaru całego kraju. Ale również funkcjonował, mogę powiedzieć naprawdę, pod pseudonimami kobiecymi i pisząc korespondencję w formie kobiecej albo w formie bezosobowej, a to naprawdę chyba mieć trzeba dużo talentu, żeby tak do rodziny, do najbliższych redagować list. Podpisywał, pisał je w formie żeńskiej, podpisywał je Tosia albo Nina, i tak jak moja mama mówiła, czy pisała później do pewnego historyku zajmującego się biografią dziadka, że one po charakterze pisma rozpoznawały, od kogo są te przesyłane z zagranicy listy. Niestety taki był czas. Teraz możemy o tym mówić, więc ja myślę, że dokumenty, które Państwo tutaj zobaczycie, przedstawią Wam drogi i historię tego człowieka, który miał, no tak jak mówią moi niektórzy znajomi, piękną postacią był, ale tragiczną postacią był. Umarł sam w szpitalu, chory, ciężko chory po amputacji, bez najbliższych, bez możliwości przyjazdu córek. Moja mama przez 27 lat
cały czas otrzymywała odmowy na możliwości przedstawiania się opaszczone możliwości wyjazdu. Od 1945 roku, gdy musiał wyjechać z kraju, nie widziała go, nie słyszała nawet jego głosu i miała również problemy, żeby móc pojechać na pogrzeb. Zapraszam więc Państwa do obejrzenia tych rzeczy, które pozostały po Tadeuszu Emilewiczu. Właściwie są to dokumenty, repliki, a właściwie zdjęcia, jak powinny wyglądać odznaczenia, które uzyskał, które w toku swojej działalności wojskowej i później także i po wojnie otrzymał, ponieważ te wszystkie dokumenty, które były w domu jego, który tutaj był i jest dalej domem Jarosławie, który mieszkają potomkowie, te dokumenty jedynie przechowane zostały. Wszystkie inne po prostu z racji tego, że była okupacja, potem był poszukiwany przez UB. Te dokumenty i te rzeczy materialne, które były po prostu z od czasu je zniszczyły. Także materiały, które Państwo zobaczycie w postaci, to są nie repliki, tylko zdjęcia, jak powinny wyglądać jego odznaczenia. A dokumenty są dokumentami oryginalnymi. Chciałam niniejszym podziękować wszystkim Państwu, którzy żeście tutaj się zebrali, zwłaszcza tym, którzy są seniorami i popatrywali się na ten wieczór, którzy jeszcze są tutaj osoby, bo widziałam parę twarzy, które znały mojego dziadka. Pewien pan, który go znał jako chłopczyk mały, bo był synem jego przyjaciela jeszcze z skoku. Pan Staszek też. Wzruszające. Nie wiem, czy przyjechały. Jeśli jest, to bardzo serdecznie witam wśród gości. Nestorkę, mogę powiedzieć, żołnierzy wyklętych. Zaprosiłam. Nie wiem, czy jest. Jeśli jest, to proszę pokazać się. Panią Marię Mirecką-Loryś, panią, która ma 97 lat. Również żołnierz wyklęty, kapitan Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Kobiet. Ona była komendantem głównym na cały kraj w 1945 roku. I razem, jak się okazało, to się dopiero niedawno odkryłam, razem z moim dziadkiem i z grupą osób, które wtedy wyjechali za granicę, uciekli po prostu, przekupieni. Pracownicy PCK, czy pani Maria, jeśli jest, to pewnie mi przybliży, opowie wszystko, bo ja tego nie wiem. Więc ta pani odsłoniła i dla historyków, i dla innych okoliczności wyjazdu Tadeusza Emilewicza na emigrację, bo do tej pory ta karta była w ogóle białą kartą i nieznana. Zapraszam więc do obejrzenia ekspozycji, jeżeli możecie Państwo i uważacie, że jest to godne do zapoznania się z zawartością przez Wasze dzieci, Waszych wnuków, znajomych historyków, to zapraszam bardzo gorąco. Dziękuję ślicznie. Proszę zwiedzania tych wszystkich pomieszczeń. Jeszcze tak. Jest? Jest?